A druga szlachetna prawda to pierwszą jest cierpienie, odłączenie na świecie. Drugą prawdą jest, istnieje przyczyna tego cierpienia. Istnieje przyczyna i wielu ludzi tego nie wie. Myślą po prostu, że ich ciało boli, lub ktoś ich uderzył i to boli, lub ktoś zranił ich uczucia i to boli, bo istnieje przyczyna cierpienia, która nie jest fizyczna. Przyczyną cierpienia jest to, co myślimy i w co wierzymy. Trzecią prawdą jest to, że można wyjść z tego cierpienia. Widziałam to na podłodze. Widziałam wyjście z cierpienia. Widziałam przyczynę cierpienia i wyjście z niego. Czwartą prawdą, a jest ich cztery, jest buddyzm, ale dla mnie jest to oto jak. Dla mnie to były pytania. Dlatego zaoferowałam je światu. Nazywam to The Work. Bo nią jest. Ludzie mówią, nie mogę. To medytacja nad czterema pytaniami. To słuchanie, a zostanie ci to pokazane. Istnieje mądra kobieta lub mężczyzna lub ktoś, kto powiedział, pytaj, a otrzymasz. I o to chodzi. Jeśli masz problem, zakwestionuj je, to pytanie. A potem słuchaj, a zostanie ci to pokazane. Uwielbiam, że jest to takie proste. Pracowałam z ośmiolatką. Pracowałyśmy nad tymi pytaniami, a po nich położyła rękę na biodrze i powiedziała, dlaczego nikt nie powiedział mi, że to takie proste? Dlaczego nikt nie powiedział mi, że to takie proste? Zapisz się bezpłatnie na wykład online Byron Katie. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Unity Poland.